Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Stainless Steel Total War, oczywiście kampania Litwą. No i cóż, kontynuujemy nasze podboje w poprzednim odcinku. O, książę nam zmarł. W poprzednim odcinku nasza kampania północna została odrobinę wstrzymana przez Norwegów. Udało im się nas osłabić w tej bitwie. No ale cóż. Oprócz tego podpisaliśmy pokój z Rusią Kijowską, więc mamy teraz troszeczkę spokoju. Oni się teraz biją z Kumanem, ale tak, ja chciałbym przede wszystkim wpierw odesłać oddziały, które muszą do Smoleńska. Więc wy już tam idziecie na przeszkolenie, tutaj się sobie zabójcę zrekrutuję. No i mamy w Wilnie, już mobilizujemy jakieś oddziały troszeczkę lepsze. Mamy jakiegoś generała, tutaj coś stary. Ale Vasilagas Kakakunas jest już dosyć młody, więc dowódcę. Oprócz tego, no tutaj przysyłam pod Oslo jakieś nowe oddziały, gdzie będziemy mobilizować się pogaństwo. Będziemy mobilizować. Więc tak, jak wygląda sytuacja wojskowa? Tutaj nic nie mogę doszkolić. Mogę zrekrutować elitę, czyli tak, wszystkim bym was zostawił może. I was, i was, i was. Wszystkich mogę wziąć. Tu jest taka armia, no oddział chłopów mi zbyt wiele nie da, ale mogę zrekrutować te trzy oddziały, takie elitarne, które mogą tutaj dołączyć do tej armii. I wtedy myślę, że będziemy mogli ruszyć na te osady. Ale tak, wpierw pośle flotę, mamy tu misję w tym kierunku, zablokować Dublin. I myślę, że potem może autentycznie dezantujemy się na Wyspy Brytyjskie. No to zobaczymy. Mamy tutaj w Wilnie też litewską piechotę, którzy są dosyć drodzy, ale już mamy. Ale więc innej panie rekrutujemy tutaj. Falanga, myślę, że na spokojnie, tu mamy jakiegoś kolejnego leniwca. Ale dobrze. No i co? Tutaj możemy. O, tu możemy to w Visby. Przelecimy sobie nasze osady. Czy gdzieś coś możemy po prostu budować? Mieć więcej kasy? Nie. Czy to jest książę Świdrygajła? Tak jest, książę Świdrygajła. No dobra. Się wracacie pod Briańsk. Na razie nie ma coś, ale zobaczymy jeszcze tutaj. Priesław. Tutaj chyba. Tak, tu jest armia. Kijowska. Bo tutaj oni jeszcze mają chyba osadę na ten moment w Tmutarakanie i te dwie. Więc no, już mocno ich osłabiliśmy na ten moment. Zakończymy turę. Myślę, że będziemy w stanie za niedługo, no w końcu, coś tam ogarnąć na tej północy. Takie zniszczenie Danii byłoby fajne też. Musimy się po prostu liczyć z tym, że w każdej chwili papież może powiedzieć krucjata. I wtedy będziemy musieli werbować w Wilnie elitę, by ruszyć naprzód krzyżowcom. No ale mamy sojusz z Polską, sojusz z Nowogrodem, więc powinno być dobrze. Ogólnie jestem zadowolony z tych podbojów, bo zajęliśmy te osady. I Nowogród przez to się nie może rozwijać, nie? Jeszcze ten Zytomierz Bizancjum zdobyło, to jest takie zakończenie. Okej, okay, cesarz sobie umarł. Polski senior, król Aragonii też. I raport budowy w Rydze. Myślę, że budujemy to, by były troszeczkę tańsze potem budynki. W Pskowie też to. Wiecie co, przeszkolimy wszystko już. Jak już tutaj są, to niech się przeszkalają. W Turku farmy. Palandze i będzie to. Upsali to. Możemy doszkolić te oddzięte, lepsze doszkolimy. No i Pułtusk. W Pułtusku nie będzie to. Jest fajnie. Zgadzimy turę. I teraz tak, raport rekrutacji. W Oslo się nam to zrekrutowało. I tak, te trzy oddziały idą do naszego księcia i my znowu idziemy w tamtym kierunku. Mogę doszkolić super i zrekrutujemy od razu. Myślę, że jakiś garnizon. Bo są takie niedobitki, taka jest prawda, ale no. Bergen bym chciał was zdobyć pierwnie, bo to jest forteca, tak, więc na Bergen idziemy.
tutaj, no, tak samo czasowo jest. Więc tak, czy upynyku ping. Mogę zrekrutować szpiega, mogę zrekrutować szpiega. No i mamy... Naprawdę. Popadłeś w herezję. Z Grunwaldu jesteś, super. My heretyków. Super. Bardzo fajnie. No dobra. Zajmiemy się teraz blokadą tego portu. Przy okazji, co gdzie są Galogleichy, to jest mocny oddział, który lubię. Kusiło mnie Szkocją właśnie zagrać. No ale dobra. Czy mogę coś, na przykład w Wilnie zwerować? No chyba nie, no. Chociaż dwa oddziały Ducza Laxmanów jakby się zaczęło, mogę już zwerbować. I te dwa oddziały litewskiej konnicy. To jest tania i no. Czy oni tutaj nie mają żadnego oddziału? Kurne, to taki Toruń zająć, to byłby teraz takie fajne. Wy tam idziecie do Smoleńska. Kurde, gdybym mógł to zająć, Jezu. To jest mój sojusznik. A nie chcę mieć wojny z tymi, bo im więcej mam wojen z chrześcijańskimi państwami, tym bardziej papieża w górze. Już tak obstawiam, że następna krucjata będzie na nas. Na 90%. Na razie 9 odcinek, na razie mamy spokój. To jest dobra informacja. Też myślałem, by kiedyś zrobić kampanię Maurami. Czy jakimiś właśnie państwem islamskim. 4 w tym modzie, więc byłoby ciekawie. Ale no, zobaczymy. Przecież mam spokojne mam sąsiedztwo, nie? Nie mam gdzieś Holy Roman Empire, nie mam nigdzie jakichś innych. Blokowali mi port poslo. Nic wielkiego. Doża z Genui sobie umarł. Polski Sten. No, troszkę bym was hamował. Ale tych Spearmanów mi dało. Dobrze. O, już biegam. Akurat musiał umrzeć teraz, nie? Czy tutaj coś mamy więcej? No, mógłbym Spearmanów serwerować, więc to chyba zrobię. Mamy zabójcę. Niech tam idzie i ze szpiega zwerbujemy w tym wypadku, jak ten nam wyzionął ducha. Wy do Smoleńska. Na przeszkolenie. Mi raporty budowy w Rewalu, super. Będzie to. I w Oslo farmy. Mamy, żeby tu już konicę wrabować mocną naszą. Idziemy dalej. Myślę, że na ludzie to będziemy już teraz. Będę w sumie mógł te dwa oddziały zwerbować już dla spokoju. Polska z Bizancją się bije. Jest dobra informacja. Wygląda nasz drzewko rodzinne jest. Okej. Okay. Mamy mało tych. Rodzinę. Małą. Gorgona. Nie mamy ich zbyt wielu. Ale myślę, że jakoś to pójdzie. Dobra. Czy byliśmy u nich? Byliśmy. A dobra, pójdziemy do Maurów. Może po prostu i nam jakąś misję odpali. Tak, wy wracacie już tu. Nie jesteście potrzebni. Dobra. Mamy tą bitwę niestety. Niby wygrana. Ale de facto nie wygrana. Bo straciliśmy dużo wojsk tam. Musimy też zainwestować w szpiega, by go posłać pod Duńczyków. Nasze następcy właśnie byliby chyba Duńczycy. Chociaż tak na Szkotów ruszyć byłoby ciekawie. Nie wiem, czy tak można nie zrobimy, ale nie no, wpierw Danię bym jednak zajął całą. Jeśli to podbił całą Danię, bym miał wtedy taki spokój. A potem właśnie taka Szkocja.
Okej, okay, Liga Hansecka. My z Leonem, który ma tutaj osadę. Może mapa za mapę. Że macie ze Szkotami, że to nie mogę za nim podpisać sojuszu. Okej. Okay. Wow. Co oni tu robią, ci Hiszpanie? Jak oni szaleją. No i kapłan nam sobie umarł i Żadwygas nam wchodnie dorósł. Żadwygas, może ty pójść do tutaj. Pójdziesz. Raporty budowy w Wilnie. Będzie to. Doszkolimy te dwa trzy oddziały. Korona Indie, będą już te katapulty. W Mińsku ratusz. W Smoleńsku farmy pod rozwój. Kijów nie możemy. Fajnie. I te oddziały nam się już doszkoliły. Mamy tutaj kapłana naszego. Ogłoszono sojusz i raport rekrutacji. W Kijowie mamy tego szpiega. Który tutaj już idzie. Chyba tutaj pójdziemy pod Briańsk. I tak. Oby nasz przywódca frakcji sobie nagle nie postanowił kopnąć w kalendarz, bo byłoby smutno. No dobra. Więc tak. Co byłoby lepsze do zajęcia? Oni tu mają. Tu mają Action Leader. W sumie jakbym tych wybił. No, czy nie lepsze byłoby ruszyć jednak tutaj. Ich dobić. Tak do zera. Na... Myślimy nad tym. No dobra. Zrobimy tak i tak. Nie wiem czemu takie tu są problemy z tym. Zadowoleniem. No dobra. Już tu pójść pod Kalmar. Okej. Okay. Kalmar jest naszym... Byłoby takim celem. To jest Kalmar, Skara... I Lund, nie, te trzy osady byłoby fajnie potem zdobyć. No dobra, więc tak. Chodzimy tutaj turę, no nic nie zrobimy więcej, nie mamy co. Nasz dyplomata idzie do Maurów. Skończymy turę, no. Nasza flota też wraca. I po prostu chyba zaatakujemy te miasto bardziej. Myślę, że to będzie jednak lepsza decyzja, by pozbyć. Może są jedyni generałowie też, nie? Będzie tylko król i ten. I jak to ich zabijemy, to po prostu będą rebelianci już, nie? A rebeliantów łatwiej wyeliminować. Więc dobra. Podpisałbym też sojusz z kimś. Tam znowu brakują port. Król Szkocji sobie umarł. I mamy... A ty skąd jesteś? No dobra. W Rydze farmy. Tu też farmy. Też farmy. Wizbi. Będzie to. I w Upsali. Niech będzie to. I dobra. Skąd się wy tu zrespiliście? No, ty tu siedzisz, więc... W tym wypadku... Oblegamy Bergen. Nasza flota... Niech się tu wraca. Nie wiem, skąd się ta armia tu pojawiła. Więc tak. Tutaj. Robimy sobie te trzy lepsze oddziały. Zapiszę. Prawdopodobnie będzie ewentualna bitwa o Bergen. Kończymy turę. No i zobaczymy. A bitwa by mi w sumie nie przeszkadzała, bo
Czyli na razie wygramy, bo oni tam nie mają zbyt ciekawych wojsk. Tak stawiam. Jeszcze jak te Bergen zdobędziemy, no to Norwego będą mieli na najwyżej milicję miejską. Która w ogóle nie jest groźna w przypadku. Bo na naszych Spearmenów bałtyckich. To może naszą podstawową jednostką są wiele lepsi niż podstawowa milicja, bo oni mają chyba 2,11, a Spearmeni mają 1,8. Więc no. Okej, król Sycylii sobie umarł. Król Danii. Okej, więc ty idziesz tu. Dalej. Miasteczko się powiększa, Chorodna, super. Takie buty kolejnościowo. I inne raporty budowy. Dobra, ratusz. Prace pogorszone, ci nas nie lubią. No i dobra. No i Haldor, co ty tu masz? Masz 3 oddziały konnicy, dosyć sporo, ale masz słabe wojska, troszeczkę ulepszeni są ci. No i co? Nasz książę, wielki książę litewski, tą bitwę rozegramy ręcznie i też na tej bitwie zakończymy odcinek. No, a potem zwędziemy Bergen. Myślę, że z 300-400 kopatu jednak stracimy. Niestety. O Jezu, takim mgły to nie chcemy. O, od razu lepiej. No i dobra. Mamy tu tak, tak. Nasza konnica. Gdzie was ustawimy tak. I nasze balisty. Się... Macie wolną rękę co do strzelania. Wy tutaj. Wy tutaj, no i mamy jeszcze ten oddział, który ma palisadę, co mi się podoba. Będziemy mieć palisadę w wojsku. No i myślę, że chłopów damy tutaj, bo to jest gówno. No i tak. I tyle piechoty takiej mamy podstawowej? Chyba tak. Stali nam ci i ci. Dobra. Okej. Na tą flankę. Ale idealnie trafili naszych łuczników. Dobra, co już cały oddział wybiliśmy? Dobra, no to ty. No nasi ci oberwali mocno. A co w najemnicy, nie? Więc aż tak bardzo. Okej. Co to się? Czemu nasi tak poginęli? Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Dobra, przyspieszamy. Po prostu wyeliminujemy to. My tutaj
Only half the enemy force remains. Dobra, i tutaj co zostało? Panowie, no tutaj, tych gonimy. By the grace of God, our men have slain the enemy army. I super, spanikowali. W tych szybko gonić. Mieliśmy 22% aż. Dobra, i w tych jeszcze. Dobić tych ostatnich, co tutaj stali. No, tak jak mówiłem, około 400 kopa nam padło. Co połączymy, to myślę. No i... atakujemy. No i cóż, ja wam też tutaj podziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostaw łapkę w górę, a my w następnym odcinku no będziemy dobijać tą frakcję norweską. No i cóż, widzimy się, jak powiedziałem, w tych innych odcinkach. Do zobaczenia. Ja też to sam posiłki sobie. Do zobaczenia, na razie.